Hej, witam was serdecznie. Plaga za nami, plaga przed nami. Pora wyruszać do przodu. Ten teren, tak by the way, to przypomina mi troszeczkę grę Zaginięcie Ethana Cartera. To też była taka przygotówka z elementami detektywistycznymi. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Up there! A windmill! Is that Laurentius's farm? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Daję czy... Ej. Wrony znowu źle mi się kojarzą od tego miejsca z Outlasta. Nie wiem, czy pamiętacie. Oczywiście pole kukurydzy i... to wejście na to pole. Takie Amicia, dość charakterystyczne. Look, it's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. Niedobrze. Ale widać, co go dopadło. Szczury. Pytanie... cały czas mnie to nurtuje. Do I look like a rat? How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. I teraz tak, mamy dwóch przeciwników przed sobą. Jeden poszedł na prawo. No i właśnie, jeszcze ta zbliżająca się noc. No, niedobrze. I did hear something over there. Tak. Podejdź, a my mam nadzieję się przemkniemy. O, niedobrze. Skubany nie stanął z tej strony, a ja nie spojrzałam. Okej. Okay. Nothing. A nie mamy wazdy. Niestety. Waza byłaby lepsza. No, ale jej nie posiadamy. Teraz nie wiem, co mam tu zrobić. Tu pewnie nic nie usłyszę. First time was already too much. Let's go. Jak my mamy przemknąć koło niego? Nothing. I must have been mistaken again. Tak, nic stąd zabrać nie mogę. Więc mamy czas. What? Ah, fuck. So someone's looking for trouble, eh? Happy to oblige. Dobra, idź, poczekam aż wrócisz. It's coming from over there, but how do you expect me to get there? Told you I'd. No nic, przesadziłam. Przy okazji mogliśmy zaobserwować, co się dzieje, jeżeli za długo będziemy się bawić z nim w ciuciubabkę. Wszystko jasne. Więc tak. Aha, tędy możemy wyskoczyć. No ale to nic nam nie daje, nie? Rzut i spróbujemy przejść. Gdy on będzie wracał. Mam nadzieję, że schowamy się za tymi pinkami, zdążymy. Tylko ja nie wiem, co potem zrobić z tym drugim. Nah, nothing here. No nie? I teraz co? I tu mamy problem. Amicia, look! There's a bridge that leads to the farm. Tak, ale nie tylko. What a waste of time. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. Nie jest wasa.
Okej, sprawdźmy sobie, jak będziemy przechodzić w ten sposób. Nie tylko! Oj, koniec. Okej, festiwal Feni. Wydawało mi się, że widziałam dwa żółte trójkąty, które nawiązywały do tego, no jak miło, że oni we dwoje zareagują. Okej. Spróbujmy inaczej w takim razie. Weźmy tę wazę. Teraz tak, zobaczcie. A ten w ogóle nie zareagował, nie? What's all that noise? Gdzie? W którą stronę ty idziesz, chłopie? Okej. Super. Czemu poszedł tam, gdzie my akurat staliśmy? O nie! It's gone. To tak, gdyby ktoś myślał, że gra jest prosta. On musiał mnie tu chyba przyuważać, bo innej opcji nie ma, nie? That should do it. With that and the second barricade, no one would ever get through. I'm going to the bridge. The cop will be back with the other barricade. Zasypuje ciała, zasypuje te dziury. Okej, okay, teraz zobaczmy, czy my możemy. Okej. Wszystko widzę teraz. Pytanie, co mamy tu zrobić? No właśnie. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. No dobra. Stay here. And not a sound. All right. Bo mnie interesuje też ten pan tutaj u góry. Tu jest coś ciekawego. Skrzynia, słuchajcie. Można by było się do niej dostać, ale musimy poczekać, aż on pójdzie z tą łopatą. Wystarczy. Ciekawe, czy się zorientuje. No całe szczęście nie. Czegoś tam podnieść nie mogłam. Powiem wam nawet, że nie jestem całkiem pewna, co to było. I teraz tak. Jestem młody. Jak w tej trawie nie widzę. Okej. Ja mam odwrócić jego uwagę, a potem wysłać go do drzwi. A w zasadzie do okiennicy. Intruders! Nie tak! Zrobili młodego. A co najciekawsze? Złapali go. No nic, będziemy musieli to powtórzyć, słuchajcie.
stanie odkąd. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. What was that noise? Uda się, czy się nie uda? Udało się. Yes, now it's my turn. Nothing to report. Okej, okay, i powinnam była od razu w te krzaczki, w tą trawę, biec tam z prawej strony, czego nie zrobiłam. Ale spokojnie, jeszcze będziemy mieli na to czas. To idziesz szuflą teraz, a my tu sobie na spokojnie przejdziemy. Well done. Amicia, we have to get out of here. Okej, okay, tylko teraz tak, zauważyliśmy jeszcze jedno, nie? Tu stoi. Jeden. Nie podoba mi się to w ogóle, nie? Co ja mam zrobić, żebym sobie stąd poszedł? Akurat patrzy się w tę stronę. Waza. Powiem wam, nie wiem dlaczego, ale stresuje mnie ta gra, nie? Autentycznie. So, it was a false alarm. Oh, Zdążyłam. Tylko, czy on nas teraz złapie? Jednak. Niedobrze. Niedobrze. I ja mam was. Tam jeszcze jedno było. Ale to za mało. Tu jest kolejny. Ej, no ta gra nie daje żadnego marginesu błędu. Jak ja mam wejść teraz do środka? Wazy mi się skończyły. Niedobrze. Niedobrze. Może pójdzie za kamieniem, w co szczerze wątpię. Nie, to go nie interesuje zbytnio. Dobra, idziemy na śmierć, bo będzie trzeba tę sekwencję powtórzyć. A, koniec, dobra. Śmierć w końcu. O Boże, to będzie festiwal w Fejni, nie? They blocked off the farm. Tell Don Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Oh no, they blocked off the farm. Tell Don Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Hugo de Roon. Brown hair, blue eyes. Are you talking about me? Lord Nicholas wants them alive. Shh. Usual. Captain of the Purple Guard wanting them alive? Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. To zaraz tak, tędy nie przyjdziemy, słuchajcie. Z lewej strony też na pewno nie. Teraz... Nawet jeżeli zejdziemy na dół, to tam czeka na nas jegomość z... lampą.
Zauważą mnie, czy nie? Careful, there's a guard in there. Yes. O! Skupany nas zauważył, widzieliście? Teraz pytanie, schodzi i z której pójdzie strony? No nie. Idź sobie, idź sobie. Tędy nie przyjdziemy. Nothing. I need to calm down. No co teraz mnie zastanawia, bo myślałam, że może prawą stroną przyjdziemy. Ale nie, tu jest zastawione wszystko. Więc będzie trzeba się postarać jakoś w ten sposób. I teraz tak, zobaczmy jaką sobie... I tam jest kolejny. I tak, mamy jednego z lampą. Lewa jest zajęta, prawa jest zajęta. A, czyli wchodzi po schodach, schodzi po schodach. W ten sposób to patroluje. A jak my mamy się koło niego? Niedobrze. I co najciekawsze, jest ślepy zaułek, tam gdzie on wchodzi. Tak to wygląda. No i to światło źle nam wróży. Over there. Careful how you land. Yes. Szybciej, szybciej. Ohoho, jeżeli coś tam leżało, to ja życzę powodzenia ze zbieraniem tego. Katastrofa. No dobrze, zobaczmy. Aha, w teorii powinnam znaleźć dokładnie jakąś skórę już, natomiast jej nie znalazłam. Albo, ale nie, sznurki za dużo, bo aż trzy. Tu tak samo. Tu też. Tak to wygląda na to, że sprzęt przebywając, pozbywając się elementów drewnianych w podeszwach i obwiązując płytki grubą tkaniną, a misja znacząco zmniejsza hałas, który powstaje podczas poruszania się. Czyli brakuje nam materiałów, a dokładnie tkaniny. I will be back soon. You have to be quiet, right? W ogóle mogę wrócić. Nie mogę. Tam na pewno coś jeszcze leżało i pewnie to miałam ze sobą wziąć, ale nie chciałam ryzykować. Misja? What? What did I do? Why are they looking for me? You didn't do anything. It's... they're the ones who did something. If they catch us, will they hurt us? They are not going to catch us, all right? All right. No bo niby chcą nasz... Ej, halo, halo. Hugo? Hugo? Where are you? Oh, Hugo, it's not funny. No jednak się młody nie zawsze słucha, z tego co widzicie. Winogrona. Hugo,
If you don't come here this instant, I'm leaving you behind. Here I am. I only wanted to play a game. This is not a time for games. No more playing, all right? I'm sorry. Wciągnie go do jakiejś dziury i już z niej nie wyjdzie. Jak się historia najprawdopodobniej by zakończyła. Okej. There. Znów. Hey, piggies! You should hide. It's dangerous. Pytanie, czy tu jest bezpieczne? Niestety nie skóra. Te wazony to są na wagę złota, z tego co widzicie. Próbujemy się rozejrzeć, gdzie oni są. Tu nikogo nie widać, tu tak samo. Oh, they're everywhere. Cudowne. Okej, ten sobie poszedł. Natomiast ten nam przeszkadza. A mamy dostać się do tego młyna na górze. Więc... tego się pozbędę. What? Gorzej, że ten wraca. Ale chyba zdążymy. Okej. Okay. Nothing. Well. Powiem wam, że to był. To jest najgorsze miejsce chyba, do którego mogliśmy podejść. Czy mnie zauważy? Zauważy, nie? Nie zauważy. Tu jest dziura dla tych szczurów. Natomiast tu jest też skrzynka. Fajnie by było ją otworzyć, ale musiałabym go... Nie mam was już. Musiałabym go jakoś stąd odciągnąć. Ten robi sobie kółko, niech robi w takim razie, a my przejdziemy dalej. Kurczę, ten to jest normalnie. Stay calm and wait for me here. I won't move. Idź, szybko. Better go see what it was. Well, it was nothing. You can come here. Już się odwracam, ale... Teraz tak. Dalsze problemy z tego, co widzicie. Brama na prawo. Cóż tu jest w ogóle? O! Okej, ciekawe. Natomiast tu będziemy mieli delikatny problem, bo tu nie ma się gdzie schować z tego co widzę. Co my możemy tu wymyśleć? I saw one of ours along the trail earlier. Dead as a doornail. Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah. Did you touch him? Nah. Good. Because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too.
That's why it's called the Bite. Well then, I think we'll just leave him where he is. Człowiek się łudzi do końca. Ten skubany ma na nas tutaj widok z lewej strony. I teraz problem będzie z nimi. Ten tutaj może przejść do tego wozu, obadać sprawę, natomiast my tu musimy zrobić jakoś szybko. Musimy i tego z prawej, i tego z lewej odciągnąć, żeby dostać się do tego siana na środku. Tylko co potem? Tu ma dłuższą drogę. I'm not crazy, I heard something. What was that noise? Gorzej, jak nam kamienie się skończą. Shit, it's nearly dark. Nothing at all. Teraz tak. Co to było? Jest baza. Styk. Ale zobaczcie, jak pomysłowo postawili już pochodnie przy tych dziurach. Ciekawe, czy z lewej strony jest coś wartościowego. Nie mam pojęcia. Tam się ktoś jeszcze kręci, z tego co widzicie. Jest też jakaś chatka. Dwóch. Jest dwóch. Niedobrze. Mogłabym spróbować się tam przemknąć, tylko pytanie, co mi to da tak naprawdę, jeżeli ja stąd wyjdę. Tam jest. Za tych krzaków nic nie widzę. No jest jakaś chata, a tu jest najprawdopodobniej wyjście. So they can't see us anymore. No, they can't. Come on, I'll help you. All right. Nie wiem, ale coś tam pojechało i to dość szybko. Hugo, we can't stop, not here. I feel funny. Come on, you'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head. It hurts. I don't know what to do, Hugo. What would Mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Oh. Obstawiam, że zaraz. Mommy says I shouldn't leave the house, you know. I know. That must be why I feel all funny. You're just tired. I miss her. At least you were allowed to see her. Huh? Nothing.
Myślałam, że nastąpi może jakiś atak szczurów. Will he shut me inside again? Like mommy. He'll get us to safety. All right. It's true, it's dangerous out here. But sometimes it's fun too. You'll get better one day. Are those dead animals? What on earth happened here? We're going to have to be careful now. You better get down, Hugo. Zobaczcie, to jest... jucha. Ufu. It's getting in my shoes. I don't believe it. Pełno martwych zwierząt. The torch! Get to the torch, quickly! Okay. Calm down. It's all right. They can't reach us. Come on, let's go. Już prawie, nie? Aha, i po to jest to porobione. Teraz pytanie, czy prawą, czy lewą? Dobra, umieramy! To wejść na tę deskę, halo! Boże, co za emocje. Chciałam się tu z prawej strony dostać, ale widzę... No nie. Że nie mamy wyboru, możemy spróbować jeszcze tą lewą. Teraz nie warto się tam cofać, tak wam powiem. Ale wyglądała bezpiecznie. Super. Czyli byśmy musieli zrobić to naokoło. Ekstra. Wiedziałam, to było pewne, nie? Let's go! The torch! Quickly! Hurry! Come on! Faster! Come, I'll get you up. Yes. It's close. Ale co teraz? Again. We'll never get through. No właśnie. To nic nie da. They've been slaughtered by the Inquisition, probably. I'm going to be sick. Pytanie, czy były zarażone, czy zrobili to dodatkowo specjalnie? Let's go. Yes. Let's go, ale gdzie? Siarki mamy pełno. Więcej to znaczy pełno. Nie możemy więcej podnieść przez tą sakiewkę. Teraz tak, ona zaraz mi... No właśnie, zaraz mi się dopali. Ale ja nie wiem, którędy mamy iść. Nie tędy. Czy tu jest jakieś przejście? Też nie ma. Okej. No i co, biegiem. Here we go again. Najgorsze jest to, że ja nie mogę biec. Pochodnią. Prowizoryczną. Zaraz się spali, zaraz się spali. Jak my mamy to rozwiązać, słuchajcie? Dom jest daleko. Mud again. We'll never get through. Lord. Are they really all dead?
They've been slaughtered. By the Inquisition, probably. I'm going to be sick. Aha! Już wiem, co powinnam zrobić. Jakie to było oczywiste, prawda? Let's go! Yes! I nie wchodzić w te plamy krwi. I teraz pytanie, gdzie... Come on, here we go again. I w końcu mamy materiał 5 na 12. Teraz będziemy mogli wykonać tę sakiewkę. Tylko. Help me push. Cudownie. Come on, nearly there. Amicia, why did they kill the pigs? Maybe to contain the rats here. It's very, very heavy. I... Don't... talk... push! Ciekawe, czy w ogóle ktoś, kto nam pomoże, będzie znajdował się jeszcze w tym miejscu, skoro sytuacja tu wygląda, jak wygląda. We did it. We made it. Hello, Laurentius. Shh, Hugo. But what if it's not Laurentius? Huh? Did you think of that? Sorry. Nie jesteśmy na farmie. Czas pytanie, gdzie go szukać? Oczywiście przeszukamy to miejsce. Dokładnie. No ile nam się uda? Empty. The horse. The rats must have been here. Poor thing. Kurczę, tyle saletry leży. Przez chyba druga, którą ominęliśmy. Oho, temu się nie udało. Drobina. No nic. Spróbujemy wejść do góry. Zobaczymy, czy może jakiś stół tam się kryje, z którego będziemy mogli skorzystać i powiększyć sobie tę sakiewkę. Kamienie. Proszę. To niczego nie zmienia. No nic. Spodziewałam się jednak jakiegoś stołu. Przydałby się mocno. Follow me. Yes. Ciekawe jest też to wieko tutaj. To jest to doła. Nic. Nic ciekawego tu naprawdę nie było. Szkoda. Całkiem spore jest to miejsce. You're still alive. I'm sorry about your friends. Those bags look heavy. Rotten grain.
Must be to feed the pig. Świnie, oni zgniły, nie? Jest i kuń. Hello there. Not a night to stay outside, hey? Jest młody, jest młody. Tu możemy wejść i... możemy wejść oknem. Przyjdźmy się jeszcze po tyłach. Hugo! This is not really the time, you know. Please. All right. Go ahead. It's called Granny's bonnet. It's as if she's hanging her head because she's sad. Perhaps she would be less lonely with us. Yes, it's not good to be alone. All right. Let's go. Aby dowiedzieć się więcej, no możemy sobie przeczytać o kwiatku, poważnie. Mamy ten kwiatek od Hugo. Nazwa rośliny wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego orła, nawiązując bezpośrednio do jej przypominających szpony płatków. To było na tyle. Jakbyście chcieli, to sobie doczytacie. I teraz tak, czyli tę stronę mamy obsykaną, natomiast mnie interesuje, co jest jeszcze z drugiej strony, o ile da się... a może ten młyn? Mam trzy wejścia. It's really dark. Maybe there's a monster in it. No, uważaj. Is that coś tu znajdziemy? Proszę bardzo. It's pretty. Materiał, którego nam brakowało. No i znów saletrę chyba pozostawiam, dokładnie. Już trzecia saletra na naszej drodze, którą zostawiłam. I teraz ja chyba najchętniej jednak weszłabym tam oknem. Hugo, you go in there and open the door for me quickly. A, and i tak zamknięte było. Right? Yes. Good. Jest coś dla nas, w końcu. It smells funny. It's alcohol from the stills. Dobrze, czyli... Someone's there. Let's go and see. Bieganie i wykonywanie uników sobie weźmiemy. Not bad at all. Śmiem twierdzić, że ten, który miał nas leczyć, chyba sam jest chory. Czyli tak, teraz zrobimy... Nie mogę go tu zostawić, albo pobiegłabym może szybciej. Wrócę po tę saletrę oczywiście, bo nie wiem, co dalej będzie się działo. Może wyłączy się jakaś cutscenka i... No nic, spróbujmy to podnieść, żeby nie zostawiać. Powinniśmy mieć miejsce teraz. Nie, jakoś ta kura i ten kuń tutaj dają jakąś nadzieję. Dobra, teraz tak, lewa czy prawa? Ktoś coś tu pędzi, pytanie co? Za to nie wróży nam dobrze, prawda? Mięso, które możemy rzucić. Coś tu jest nie tak. Who are you? Magister Laurentius! Stop right there. He's contagious. No nie. Hugo.
here? The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. Of course. They came for him. An evil. An ancient evil. Courses through your family's veins. In its blood. Your mother and I attempted to slow its progress. But ever since the Great Break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone! They're here. The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. No nie żartuj, że teraz będziemy w trójkę podróżować. Come, Hugo. I don't want you to stay here. No dobrze, czyli mamy... Aha, mamy kolejne pytania. Czyli nad jaką jeszcze żyje? What are we going to do? Nad jaką chorobą jego matka współpracowała tutaj z tym zielarzem? I dlaczego to jest jakieś pradawne zło? Pytanie. I czy to pradawne zło przypadkiem nie wyciągnęło też? No nic, ale na te pytania otrzymamy odpowiedź w następnych odcinkach. Ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za ten i za wszystkie łapki, komentarze. No i co? Do usłyszenia. Pa!